Radio Campus. Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Przy mikrofonie Marcin Uniewski, a moim i waszym gościem w Radio Campus jest pan Marcin Krzyżanowski, były dyplomata oraz ekspert do spraw Bliskiego Wschodu. Witam serdecznie, panie Marcinie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Na świecie znów głośno zrobiło się o Jemenie. Wojna domowa w tym kraju wciąż trwa, ale media już tak się nie zajmowały, no aż do... A to z powodu izraelskiej operacji. Panie Marcinie, przepraszam, przerwę na chwilkę. Jakiś taki mam... jak to nazwać? Jakby ktoś sapał do mikrofonu, taki dźwięk. To być może ja mam przytkany nos, to zaraz ustawię się inaczej. Momencik. Troszeczkę, bo tak niestety... Tak, tak. Mam nowe słuchawki też tu. Może dlatego. Czy teraz dobrze? Teraz w porządku, tak. Dobra. To ja zacznę jeszcze raz. Przy mikrofonie Marcin Uniewski, a moim i waszym gościem w Radio Campus jest pan Marcin Krzyżanowski, były dyplomata oraz ekspert do spraw Bliskiego Wschodu. Witam serdecznie, panie Marcinie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Na świecie znów głośno zrobiło się o Jemenie. Wojna domowa w tym kraju wciąż trwa, ale media już się nią nie zajmowały, albo nie tak często, aż do teraz. Z powodu izraelskiej operacji w Strefie Gazy ruch Hutich, czyli polityczno-wojskowe ugrupowanie bliskie Iranowi, zaczęło atakować z Jemenu właśnie przepływające przez Morze Czerwone i Zatokę Adeńską statki. Od listopada ostrzelali z rakiet już 26 jednostek, w tym amerykański niszczyciel, choć tutaj rakieta miała zostać przejęta i zestrzelona. Ostatni, chyba taka najświeższa informacja, to jest grecki kontenerowiec został zaatakowany przez ruch Hutich. W odpowiedzi Stany Zjednoczone i Wielka Brytania wysłały okręty i samoloty przeciwko Hutim. Zaczął się ostrzał z morza i z powietrza ich pozycji. O tym wszystkim za chwilkę powiemy. Na razie, panie Marcinie, przypomnijmy krótko, czym jest ruch Hutich, kim są Hutich i co w Jemenie robią, skąd wojna domowa. Tak naprawdę krótko, tylko bym prosił, bo oczywiście to jest temat na parę audycji. Oczywiście. Bardzo uproszczając, ruch Hutich to plemienno-religijny ruch zlokalizowany w Jemenie północnym. Huti są szyitami, ale są szyitami zajdytami, którzy są trzecią, taką najmniejszym odłamem szyizmu. Huti powstali w latach 90., w latach 90. to takie korzenie ruchu, wykrystalizowanie się go to wczesne lata 2000, natomiast od 2014 roku Huti są jedną ze stron wygrywającą aktualnie trwającej już od ponad dekady wojny domowej w Jemenie. Właśnie, rok 14, to ja tylko jeszcze dodam, ruch Hutich atakuje, udaje im się zająć stolicę kraju Sanę, siły rządowe się wycofują, zostają wsparte przez Arabię Saudyjską, no i ta wojna z różnym natężeniem trwa do dzisiaj. Jak ważnym akwenem dla świata, dla światowego handlu jest Morze Czerwone i Zatoka Adeńska? No pytam o to, byśmy lepiej zrozumieli, skąd taka szybka decyzja i Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii o tym, żeby rozpocząć akcję militarną przeciwko Hutim. Szlak wiodący przez Zatokę Adeńską, Morze Czerwone i Kanał Suezki jest jednym z najważniejszych szlaków światowego handlu. Tamtędy wiedzie najkrótsza droga z portów Chin, Wietnamu, Japonii, Korei do Europy, do portów na Adriatyku, do portów w południowej Francji, czy też portów idąc dalej w południowej, w północnej Europie z Hamburgiem i Gdańskiem włącznie. Według różnych danych przez Morze Czerwone przechodzi od 14 do nawet 18% handlu światowego. Dla nas kwestia szlaku handlowego przez Morze Czerwone jest szczególnie ważna, ponieważ tamtędy płyną, a przynajmniej jak do tej pory pływały, bo dostałem informację o zakłóceniach w tym temacie, pływały gazowce z Kataru właśnie do Polski. Jeśli szlak przez Morze Czerwone nie będzie drożny, Katarczycy będą musieli wysyłać swoje statki naokoło Afryki, co podniesie koszty frachtu.
Powiedzmy jeszcze pokrótce, bez super szczegółów militarnych czy wojskowych, ale właśnie jak wygląda ta reakcja Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, rozumiem właśnie ostrzał z morza i z powietrza, no o żadnych operacjach lądowych nie ma mowy, chociaż pojawiły się informacje ostatnio, że Amerykanie zajęli statek, który miał przywozić broń z Iranu właśnie dla partyzantów, dla rebeliantów Huti. Zgadza się, a to wciąż nie byłaby technicznie rzecz biorąc operacja lądowa. No tak, oczywiście. Więc właśnie, ta operacja, rozumiem, jest ograniczona, prawda, żeby jak najmniejszym kosztem, no co tu dużo mówić. Zdecydowanie tak. Tutaj warto jeszcze raz podkreślić, że Houthi od ponad dekady toczą wojnę. Houthi byli bombardowani przez wiele lat przez lotnictwo Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, wyposażone w najnowocześniejszy zachodni, amerykański, francuski i tak dalej sprzęt. I to nie pomogło. Obecna operacja, tak jak pan powiedział, jest operacją lądową obliczoną na powstrzymanie Houthich, na danie im jakiejś nauczki, na zmniejszenie ich potencjału do przeprowadzenia ataków, ale nikt nie łudzi się, że Houthich w ten sposób uda się pokonać, zwłaszcza, że ten zmasowany atak przeprowadzony kilka dni temu, na który złożyło się wystrzelenie, zrzucenie ponad 90 pocisków i bomb, był zogniskowany wokół 16 celów, które były wyrzutniami rakiet, magazynami tychże rakiet, stacjami radarowymi i temu podobnymi instalacjami wojskowymi. Natomiast co nieoficjalnie przyznają Amerykanie i Brytyjczycy, ich rozpoznanie wywiadowcze w Jemenie jest bardzo słabe. W związku z tym są zmuszeni polegać niemal w całości na wywiadzie satelitarnym, co znacząco utrudnia celowanie, tak krótko i dosadnie mówiąc. Wszystko to sprawia, że prowadzona pod egidą Stanów Zjednoczonych operacja, jak do tej pory, chociaż to jeszcze za wcześnie by wyrokować, nie przynosi oczekiwanych rezultatów i szczerze powiem, nie spodziewam się, żeby amerykańska kampania w znaczący sposób zmitygowała Houthich. No szczególnie to ja tylko dodam, że eksperci wskazują, że no arsenał pocisków, dronów, także różnych rakiet, różnego zasięgu Houthi mają bardzo duży. No i tak jak pan powiedział, no Amerykanom trudno byłoby w taki sposób zniszczyć zdolności Houthich do atakowania statków. Tu kropkę stawiamy, za chwilkę wrócimy do rozmowy, no między innymi o tym, Houthi zapowiadają, że będą atakowali statki, dopóki Izrael, no właśnie, nie przerwie operacji przeciwko Hamasowi, nie wycofa się ze strefy Gazy. I teraz pytanie do pana, panie Marcinie, no na ile ta inicjatywa, biorę to w cudzysłów oczywiście, wynika z tego, że Iran polecił ruchowi Houthi takie działania. Iran, który dodajmy, no wpływa na sytuację na Bliskim Wschodzie właśnie za pomocą takich różnych ugrupowań, czy proxy, jak to się ładnie nazywa po angielsku, czy w Iraku, czy w Syrii, czy właśnie w Jemenie. No, a na ile ta inicjatywa, to działanie jest pomysłem samych Houthich? No bo media mają taką skłonność twierdzenia właśnie, że jak się coś gdzieś dzieje w regionie Bliskiego Wschodu, jakieś szyickie bojówki coś robią, no to na pewno za tym stoi Iran, bo Iran kazał. Pytanie, czy tu Iran kazał, czy to jest gra samych Houthich? Na ile możemy wiedzieć oczywiście? No bo... Na tyle, na ile można przypuszczać, jest to raczej inicjatywa samych Houthich, aczkolwiek doskonale zbieżna z celami Teheranu. Tutaj warto jeszcze raz wspomnieć o tym, czym pan powiedział. Przywykło się, że gdziekolwiek jacyś szyickie bojówki coś robią, to media od razu oskarżają o to Iran. No, Iran istotnie ma ogromne wpływy na Bliskim Wschodzie. Iran kontroluje Irak, praktycznie uzależnił od siebie Syrię. W Libanie ma bardzo dużo do powiedzenia, ale jednak no, nie jest takim regionalnym hegemonem, na jakiego kreują go media. Houthi są ruchem niezależnym od Iranu. Owszem, Iran bardzo mocno ich wspiera. Bez irańskiego wsparcia Houthi mogliby nie wygrać wojny domowej. Natomiast Houthi, jeszcze raz powtórzę, są ugrupowaniem niezależnym, które działa w sojuszu z Teheranem, gdyż, tak jak wspomniałem, mają zbieżne cele, czyli
osłabianie obecności amerykańskiej na Bliskim Wschodzie i zwalczanie Izraela. Zresztą Houthi, co warto podkreślić, na swoim sztandarze mają wypisane bardzo wyraźnie trzy hasła. Śmierć Ameryce, śmierć Izraelowi i śmierć Żydom. Więc do atakowania celów związanych z Izraelem Houthi w Teheran specjalnie zachęcać nie musiał. Na ile sytuacja, proszę powiedzieć, może eskalować? No pytam o to, bo po amerykańskich ostrzałach jeden z liderów ruchu Houthi zapowiedział, że Amerykanie pożałują tych działań, a tutaj cytat, Jemen jest przygotowany, by wejść w pełnowymiarową wojnę z wielkim szatanem, czyli Stanami Zjednoczonymi, czytaj, w obronie Palestyny. Pytanie, czy Houthi mogą jeszcze eskalować, nie wiem, zacząć atakować amerykańskie bazy gdzieś w pobliżu znajdujące się, bo rakiety mają mieć, tak twierdzą media, niektóre o zasięgu nawet do 2000 kilometrów, więc arsenał dość spory. Nie wiem, zamach jakiś, no, na ile to jest możliwe, a na ile to się ograniczy no właśnie do ostrzału statków po prostu dalej przepływających. Eskalacja w stronę terroryzmu sensu stricte jest mało prawdopodobna. Houthi, jakkolwiek dziwnie by to nie zabrzmiało w obecnym kontekście, nie są organizacją terrorystyczną. Mm-hmm. To właśnie przede wszystkim ruch polityczno-wojskowy, milicja, rebelianci i tak dalej. Szansą, tą bronią, asem w rękawie, który mają Houthi, jest relatywna bliskość saudyjskich rafinerii. Co prawda obecnie obowiązuje zawieszenie broni między Houthi a Saudyjczykami, ale jest ono kruche i w każdej chwili może zostać zakończone. No i tutaj warto przywołać epizod z 2017 roku, kiedy to saudyjskie rafinerie właśnie zostały ostrzelane i przy pomocy tylko kilku dronów, kilkunastu pocisków udało się na kilkanaście dni zmniejszyć wydobycie ropy Arabii Saudyjskiej o 40%, a ten atak był tylko takim ostrzeżeniem ze strony Houthi i właśnie Iranu, żeby Saudyjczycy nie eskalowali dalej. No i Houthi mogą spróbować powtórzyć ten manewr, ale tak jak wspomniałem, obecnie między Houthi a Saudyjczykami trwa zawieszenie broni. Houthi raczej nie będą też w stanie dosięgnąć amerykańskich baz w regionie, natomiast mogą po prostu kontynuować politykę takiego częściowego przynajmniej blokowania, zakłócania ruchu towarowego przez Morze Czerwone. Już to generuje ogromne koszty. Samo utrzymywanie znacznych sił morskich w rejonie Jemenu i zestrzeliwaniem jemeńskich pocisków generuje koszty. Do tego zakłócenia w ruchu towarowym, wzrost cen frachtu, wzrost cen ubezpieczeń transportu morskiego, to wszystko wpływa na światową, w szczególności zachodnią gospodarkę. Poruszył pan kwestię Saudów i to mnie też ciekawi, bo i to Foreign Policy dzisiaj, świeży artykuł, pisze o tym, że Saudowie są tą stroną, która najbardziej niepokoi się tym, co dzieje się w Jemenie, na Morzu Czerwonym, no bo właśnie, Arabia Saudyjska zaangażowała się w wojnę domową, wspierając stronę rządową. Po latach i braku sukcesów, no bo ta wojna tak naprawdę dalej trwa, Houthi dalecy są, siły rządowe są dalekie od pokonania ruchu Houthi. Arabia Saudyjska próbuje się powoli wycofywać z tego konfliktu. Jakiś rodzaj porozumienia pokojowego czy zawieszenia broni na dłużej z ruchem Houthi zawrzeć. Mohammed bin Salman, czyli zastępca, czy książę koronny Arabii Saudyjskiej, następny w kolejce do tronu. No już nie chce, żeby miliony traciła Arabia Saudyjska na ten konflikt. No i teraz właśnie, jaka jest pozycja Saudów, proszę powiedzieć? Czy tutaj te faktycznie saudyjskie obawy, że jeśli Saudowie, nie wiem, zbyt ochoczo poprą Amerykanów albo jakoś się zaangażują w tą sprawę, no to może się posypać ta próba zbudowania pokoju, no i sprawa na nowo się rozpali i znowu będą ostrzały właśnie rafinerii chociażby saudyjskich. Te obawy Saudyjczyków są bardzo realne. Te parę lat im, w szczególności MBS-owi, zajęło dojście do wniosku, że jednak siłą militarną, bombardowaniem nie da się wszystkiego załatwić. Zajęło im parę lat dojście do wniosku, że jednak Arabia Saudyjska pomimo swojej potęgi nie może sobie od tak dyktować warunków polityki
regionu i po dojściu do tych wniosków, do przejścia na taką bardziej dojrzałą politykę, czy to względem właśnie Jemenu, czy też Kataru, czy Iranu, no wybuchła ta z punktu widzenia Saudyjczyków zupełnie niepotrzebna awantura. Tak jak pan wspomniał, Saudyjczycy z jednej strony są wciąż i bezustannie wiernym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone wciąż i bezustannie gwarantują bezpieczeństwo w regionie, wliczając w to Arabię Saudyjską. No ale Saudyjczycy już sparzyli się na Jemenie i nie chcą drugi raz powtarzać tego błędu. Stąd zresztą od samego początku słyszalne z Riyadu głosy tamtejszej dyplomacji, wprost lub w zaawalowany sposób ostrzegające Amerykanów, że w ten sposób brną w ślepą uliczkę. No, a z drugiej strony trzeba też przyznać, że sami Huti są nieprzejednani w tej kwestii i tak naprawdę ciężko nie tyle wypracować jakieś polityczne rozwiązanie, co ciężko w ogóle opracować koncepcję takowego. No a na pewno nie pomaga ta sytuacja obecnie. Panie Marcinie, to ja na zakończenie zapytam pana jako eksperta. No wiem o tym, że Iran oczywiście popiera Hamas. Iran jest przeciwnikiem dla Iranu, Izrael jest tym małym szatanem, Stany Zjednoczone są tym dużym szatanem, więc oczywiście to jest bezdyskusyjne. Natomiast jak pan myśli, na ile im dłużej będzie trwała wojna w Strefie Gazy, a wszystko wskazuje na to, że jeszcze jest daleko do jej końca, to Iran będzie próbował coraz bardziej rozpalić Bliski Wschód. No tak, mamy z jednej strony Hezbollah w Libanie, który oczywiście też nie wykonuje poleceń Iranu w 100%, no ale ostrzeliwuje Izrael. Mamy ruch Hutich, mamy szyickie milicje w Iraku, mamy w no Syria tak naprawdę, prawda, no, jest zależna od Iranu. No i świeża informacja, teraz Iran ostrzelał w Iraku, jak twierdzą Irańczycy, tajną placówkę szpiegów Izraela. Na ile to może wszystko się gotować coraz bardziej? Kolejne mogą dochodzić właśnie takie konflikty, które wydają się nam tutaj z perspektywy Polski, no może nie jakoś super znaczące. No to, że Huti ostrzeliwuje sobie statki, trochę ja to specjalnie to tak upraszczam, ale na ile to może się po prostu stać ogromny problem, bo zacznie się na tej mapie takich punktów palących pojawiać coraz więcej, im dłużej będzie trwała właśnie wojna w Gazie? Te palące punkty są cały czas, bo żaden z nich no tak, nie jest wygasł, ale na ile to się może wzmocnić po prostu? Niestety może się wzmocnić. Z jednej strony wszystkie strony tego konfliktu, wszyscy aktorzy państwowi, ściślej mówiąc, z Iranem, co może trochę zaskakiwać włącznie, starają się utrzymywać ten konflikt pod kontrolą. Nawet z punktu widzenia Iranu, ta otwarta wojna jest niekorzystna, gdyż niesie ze sobą za dużo zniszczeń w ogólności oraz mogłaby się zakończyć również atakami na terytorium Iranu, co dla rządu w Teheranie jest no, raczej kiepską alternatywą. Z punktu widzenia Iranu najkorzystniejsze jest właśnie takie powolne gotowanie, utrzymywanie całego regionu blisko punktu wrzenia, tak żeby można było drenować zasoby Amerykanów oraz otoczyć Izrael takim pierścieniem ognia, jak to metaforycznie ujmuje irańska propaganda. Tak żeby z jednej strony rozszerzać po cichutku, oczywiście w miarę dyskretnie, te wpływy Iranu, budować cały czas symultanicznie jego siłę militarną i zdolności obronne, oraz, tak jak wspomniałem, no, podkopywać amerykańską obecność w tym regionie. Otwarta wojna zniweczyłaby te wszystkie zakulisowe machinacje Teheranu i w sytuacji, kiedy ktoś rzuca karty na stół i mówi sprawdzam, irańskie siły zbrojne mogłyby się okazać niewystarczające do właściwej obrony terytorium irańskiego. Stąd też właśnie Iran przyjął koncepcję takiego pełzającej ofensywy oraz angażowania się w konflikty w sposób pośredni. Jak najdalej od bezpośredniego ognia, tak żeby nie oberwać rykoszetem.
I tutaj kropkę stawiamy. Marcin Krzyżanowski, były dyplomata oraz ekspert do spraw Bliskiego Wschodu, był moim i waszym gościem. Bardzo dziękuję, panie Marcinie, za rozmowę. Dziękuję również i do usłyszenia. To była Róża Wiatrów, ja się nazywam Marcin Łuniewski, a my się wyjątkowo słyszymy za 2 tygodnie, nie za tydzień w Radio Campus, a ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Radio Campus.